Zapraszam wszystkich do nowo otwartego sklepu sklep.mskupin.pl, na którym znajdziecie książki z wydawnictwa Helion oraz szablony template Monster. Zapraszam. Witam wszystkich z tej strony Michał Skupin dla kanału PL Informatyk. To jest kolejna część, kolejny odcinek serii CompTIA Plus, w którym przechodzimy do procesorów. Konkretnie to omówię w nim charakterystykę procesorów. Jeszcze kilka lat temu głównym czynnikiem podczas wyboru procesora, poza ceną oczywiście, była ilość mega, a później gigaherców. Obecnie są inne czynniki, jednak prędkość ta nadal jest kluczowa. Załóżmy, że mamy procesor, który działa z prędkością 3 GHz. Oznacza to, że może on wykonać 3 miliardy cykli na sekundę. Ogólnie prędkość procesora nie jest wartością stałą, jest to iloczyn mnożnika oraz prędkości szyny FSB. Wartość podana na opakowaniu jest wartością uzyskaną przy domyślnych wartościach właśnie tych dwóch czynników. Można te wartości zmienić, nazywa się to overlockingiem. Jednak jest to temat na inny filmik. Jednak rzeczywista prędkość komputera nie zależy jedynie od prędkości procesora. Mają na nią wpływ także inne czynniki, jak choćby architektura procesora, ilość pamięci kaszy, prędkość szyny FSB itd. Co to powoduje? Powoduje to utrudnienia. Utrudnia to zwykłym konsumentom wybór procesora, ponieważ na podstawie samej prędkości CPU nie można określić, który procesor jest lepszy. Trzeba w tym celu zajrzeć do testów porównawczych dostępnych w internecie. Obecnie produkowane procesory najczęściej mają kilka rdzeni z angielskiego Core. O co w tym chodzi? Procesor, na którym nagrywam ten film, posiada dwa rdzenie, gdzie jeden rdzeń ma funkcjonalność osobnego procesora. Dzięki wielorodzeniowości można powiedzieć, że mam dwa procesory w jednym opakowaniu. Jest to oczywiście uproszczenie. Zaletą tego rozwiązania jest to, że potrzebny jest tylko jeden soket. Taki soket na płycie głównej. Taki procesor zużywa mniej energii oraz wydziela mniej ciepła, niż gdybym używał wielu procesorów. Procesory wielorodzeniowe mogą być na przykład dual core, czyli dwurdzeniowe, triple core. Jest to mało spotykane. AMD się w tym rozwiązaniu specjalizuje. Quad core, czyli czterordzeniowe i tak dalej. Najprawdopodobniej każdy rdzeń w waszym procesorze posiada swoją własną pamięć kaszę, na przykład poziomu L1 oraz pamięć współdzieloną na wszystkie rdzenie L2. Co to jest pamięć kaszę? Jest to bardzo szybka i droga w produkcji pamięć. Przechowuje ona tymczasowe dane, instrukcje, wyniki, na których procesor pracuje. Dzięki niej nie trzeba tych danych przetrzymywać w pamięci RAM, a procesor CPU ma do nich szybki dostęp. Kolejnym zagadnieniem związanym z procesorami jest hyper-threading. Jest to technologia Intela. Można powiedzieć, że rozdziela jeden CPU, jeden procesor na dwa. To znaczy dla każdego fizycznego rdzenia procesora system operacyjny przypisuje dwa procesory wirtualne. Dzięki temu rozwiązaniu wydajność wzrasta o około 15-30%. Jeżeli chodzi o wirtualizację, a raczej o wsparcie wirtualizacji, związane to jest z takimi systemami jak VMware czy Hyper-V. Samą wirtualizację mówię w innym filmiku, jednak w skrócie wirtualizacja pozwala na uruchomienie drugiego systemu operacyjnego na naszym desktopie czy serwerze. Wcześniej cała wirtualizacja odbywała się programowo, jednak miała to pewne ograniczenia. Dlatego producenci procesorów wprowadzili obsługę sprzętową wirtualizacji. Intel ma Virtualization Technology, natomiast, ale mi się krzywo narysowało. Tak.
Intel ma Virtualization Technology, czyli VT, a AMD V od Virtualization. Dzisiejsze procesory są albo 32-bitowe, albo 64-bitowe. Odnosi się to do ilości pamięci, jaką procesor jest w stanie zaadresować. W architekturze 32-bitowej występuje przez to ograniczenie na fizycznie adresowany obszar pamięci do 4 GB, czyli maksymalnie zostanie wykryte jedynie 4 GB. Dlatego obecnie używa się już procesorów 64-bitowych, ponieważ potrafią obsłużyć o wiele, wiele większą ilość RAM. Aby jednak skorzystać z dobrodziejstwa architektury 64-bitowej, także oprogramowanie musi być w wersji 64-bitowej. Dotyczy to przede wszystkim systemu operacyjnego. No niestety często spotykaną praktyką przez producentów laptopów głównie, ale i desktopów, czy firm, które składają komputery domowe, jest instalacja systemu Windows w wersji 32-bitowej, pomimo iż komputer wyposażony jest w procesor 64-bitowy. Swoją drogą znalazłem na technecie pytanie właśnie z tym związane. To znaczy koleś kupił laptop, kupił komputer, kupił laptopa z Windows 7 w wersji 32-bitowej, a procesor ma 64-bitowy. No i pyta, czy jeżeli zainstaluje dwa razy ten system, to czy będzie on 64-bitowy. Link do tego artykułu znajdziecie w opisie. Ostatnią kwestią, którą chciałbym dzisiaj omówić, jest integracja układu graficznego z procesorem. Początkowo układy graficzne, czyli GPU, były zwykłymi kartami rozszerzeń podłączonymi pod PCI, później AGP, obecnie najczęściej pod PCI Express. Później pojawiły się układy zintegrowane z płytą główną. Ostatnio popularne stało się zintegrowanie układów graficznych, czyli GPU, tak jak wspomniałem, z procesorem. Dzięki temu nie potrzebujemy osobnych układów na płycie głównej czy osobnych kart rozszerzeń. Oczywiście te układy nie są jakoś specjalnie wydajne, więc jeśli lubimy gry komputerowe lub chcemy użyć komputera do obróbki grafiki czy filmów, nadal będziemy musieli używać osobnej karty grafiki. Natomiast do zwykłej pracy biurowej czy przeglądania internetu te zintegrowane układy będą jak najbardziej ok. No i to było na tyle, jeżeli chodzi o krótką charakterystykę procesoru. Był to krótki filmik, głównie teoretyczny, co no, może Wam się nie do końca spodobać. No ale i tak czekam na komentarze, czekam na pytania. Będę się starał odpowiadać. Obecnie mam trochę mniej wolnego czasu, dlatego filmiki pojawiają się rzadziej, no ale liczę, że uda mi się to nadrobić. Także dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Pozdrawiam, hej. Szczegółowe wyjaśnienie przedstawionego zagadnienia znajdziecie na moim blogu. Zapraszam. Zapraszam także na Facebooka, gdzie znajdziecie informatykę z humorem.